Dziękuję. A teraz piosenka, która napisanie jej w drugim obiegu, co prawda wtedy Okudżawa działał, ale jednak aparat był wszędzie. Było gestem odwagi, bo piosenka o kocie, a tym kotem był Józef Stalin. Proszę posłuchać. A tak nagrałam na płytce naszej, wykorzystanie głos naszej wnuczki, która ma 3 lata i miałczy, oprócz mojego męża, który jest kotem, miałczy również. Tak, na tej płycie jest wersja Maryli jakby i wersja naszej wnuczki moja i można powiedzieć. Czekamy, że nam wnuczki dorosną i zechcą z nami śpiewać, bo nasze dzieci nie doczekaliśmy się, mamy trójkę, wykształciliśmy muzycznie, ale nie chcą tego robić. Nie mają tej pasji, tak jak my, bardzo dolewamy nad tym. Ale proszę Państwa, śpiewać każdy potrafi, każdy umie. Ja mam takiego ucznia, mieliśmy zespół i ten uczeń nam piosenkę i zaczął śpiewać. I mówi do mnie, proszę Pana, ja umiem śpiewać. I okazuje się tak samo do mnie, że ja okazuję się po latach, że ja też umiem śpiewać. Dopiero to sobie odkrywam to w sobie. Zaczynam mówić. Moskiewskie. Właśnie to do dziś są. Tam jest jego pomnik zresztą, podobnie jak w Opolu Agnieszki Osieckiej, której był przyjacielem. I kilka piosenek również powstało w tej spółce. I tutaj o takim właśnie, nie wiem, rynku w Krakowie, o Nowym Świecie w Warszawie. To tutaj jest właśnie Arbat i taka piosenka o malarzach.